Mamy przyrost o 250%, jeśli chodzi o zagranicznych studentów. A no, po raz pierwszy mamy grupę 21 Kazachów. A tradycyjnie mamy około 90 studentów z Ukrainy, po kilkanaście osób z Białorusi i Rosji. No ale największa grupa przyjechała z Indii, z Bangladeszu. Tu mamy około 80 studentów nowych, którzy dołączyli do tej grupy takiej pilotażowej 26, którzy rozpoczęli zajęcia już w lutym. Także już mamy właściwie prawie setkę tych studentów z Dalekiego Wschodu. Ja myślę, że magnesem są dobre studia w Europie. Po prostu ci młodzi ludzie, oni wiedzą, że jeśli wrócą do swojego kraju z dyplomem inżyniera, to jest dla nich przepustka do rozwoju, do wspaniałej kariery, do lepszego życia. I oni bardzo poważnie traktują te studia, co nie znaczy, że nie potrafią się też bawić. A dzisiaj mieliśmy tego przedsmak, kiedy razem tańczyli i śpiewali z naszym chórem Politechniki Opolskiej. A lot of expectation from here that as researched about this university that it's a great university and well reputed among the Poland and all over the world also. So that's why a lot of expectation from here. I get a good knowledge from there. I can get and a lot of things from I can learn about its culture and different things. Like I'm a very extrovert person, so I like meeting people a lot. Przyjechałam do Polski, będę uczyć się w Політехніці Опольська, навізяла будівництво. Найперше я хотіла познати традиції Польщі, потім хотіла традиції Польщі оповідати в Казахстан, а тут в Польщі хотіла оповідати всіх традицій Казахстана. Польська дуже пікний і розвинутий край.